Robotnika, przygotujcie się, cel końcowy jest ustalony. Kochani, jeśli chcecie zrozumieć swoje istnienie, swoje życie, to musicie pójść dalej i głębiej niż możecie postrzegać oczami i czuć za pomocą pięciu zmysłów. Tysiącletnie zwyczaje, religie, ignorancja i lęki stworzyły człowieka i niszczą go. Przestrzeń jest ponadczasowa, ale ona jest też ponadczasowa wewnątrz Was. Jesteście istotami materialnymi, ale także istotami energetycznymi o nieskończonej mocy, która w Was mieszka. Z powodu tych lęków ludzie utknęli, nie mając odwagi żyć, ponieważ nas nauczono, że takie powinno być życie. Wszystko jest cały czas w ruchu, rozwijacie się wznosząc na nowe częstotliwości wibracyjne, ku innym realiom życia, innym wyobrażeniom o sobie. Jesteście energią światła, która przybrała postać człowieka. W naszym świecie części ciemne i jasne są niezrównoważone, ale niedługo ta równowaga nastąpi. Ciemna część świata zostanie uwolniona. Cel ludzkości nie polega na tym, aby być nieszczęśliwymi, aby tkwić w niewoli materii. Jej celem jest doświadczanie życia na tym świecie i przyswojenie sobie zasymilowanie jej. Jego kwintesencji. To oczywiste, że w obecnej cywilizacji cierpienie, strach, zniszczenie i lekceważenie jest prawem. I kiedy część ludzkości naprawdę tego zechce, to wszystko się zmieni. A więc przygotujcie się, ponieważ ostateczny cel tego niezwykłego planu dla planety Ziemia jest wytyczony. W dużo wyższym wymiarze będziecie mieli zdolności odpowiadające tym wibracjom. Czasami się męczycie, macie słabą integrację i zrozumienie tego, co jest wewnątrz was. Nie możecie w pełni zintegrować nowych kodów i wszystkiego tego, co może was uczynić tymi, kim staniecie się jutro. Jesteśmy w tej części czasów ostatecznych, gdzie wszyscy muszą znaleźć prawdziwą wolność. Wolność jest czymś cennym wewnątrz Was, co możecie rozwijać i co kieruje Was na znacznie wyższy poziom świadomości. Wolność jest stanem istnienia, który pozwala poznać siebie i nie być pod wpływem czegoś lub kogoś. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą.